Hej, ja jestem z Rebo, a to jest już 11 odcinek z poradnika dla zabawców do Europy Universalis 4, gdzie tutaj czasem gramy Imperium Osmańskim. Podążyłem przedstawić niektóre mechaniki, zobaczyć co i jak, i tak dalej, i tak dalej. W ostatnim odcinku w końcu zakończyliśmy wojnę z Mamelukami. Ta wojna była taka, mogło być lepiej pójść, ale ważne, że z trzech wojen, które prowadziliśmy naraz, w jednej uzyskaliśmy, w drugą właśnie kończymy. To jest wojna z Węgrami. No i zaraz będziemy też tutaj, że tak powiem, kombinować. No i mamy, możemy dalej nawracać prowincję, teraz będziemy nawracać Lipeck. Chwilkę poczekamy, chcemy tutaj zająć jak najwięcej terenu. Zaraz będziemy wycofywać szpiegów, znaczy tutaj przede wszystkim wyślemy szpiegów do Moskwy, państwa moskiewskiego. Będziemy chcieli zażądać Moskwy jako jednej z prowincji, którą będziemy chcieli zaraz zająć. No i tu w międzyczasie jeszcze chwilkę posiedzimy, popatrzymy jak nam worek zaszczyn rośnie. Tutaj wycofamy tego dyplomatę z Litwy. I teraz tak naprawdę się zastanówmy, co byśmy chcieli wziąć. Możemy tak naprawdę kazać wpuścić Węgrom Chorwację. Do tego możemy wziąć trochę terenu. I w tym momencie mielibyśmy tylko tak naprawdę prawie że bez problemów, bez żadnego problemu. W tym momencie już byś trochę ta koalicja była problematyczna, ale możemy przede wszystkim jeszcze wam kazać dać nam gotówkę albo nawet w ten sposób gotówkę i reparacje wojenne. I w tym momencie będziemy mieli tak dostęp tutaj do Chorwacji i jednocześnie zajmiemy trochę terenu. No, co prawda para państw będzie mogło wejść w koalicję, na przykład Kazań, Wołoszczyzna, ale to będzie dla nas żaden problem i jednocześnie tutaj sobie odblokujemy drogę, że tak powiem, rozwoju. I będziemy teraz nasze armie wyruszą do Konstantynopola, żebyśmy mogli się zająć odbudowaniem i reorganizacją naszej armii. Tutaj jednocześnie sobie zobaczymy. Niestety, jak widać, nie możemy zrobić dyplowasalizacji Chorwacji, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Tymczasem mamy o jedną za dużą relację i tutaj anulujemy przemarsz wojsk przez Mołdawię. No i tutaj mamy właśnie do czynienia z tą nieszczęsną Chorwacją, no, która no, w obecnym momencie na razie nie będzie się nadawać na to, żebyśmy cokolwiek z nią sensownego zrobili. Ale tutaj wyślemy jeszcze te dwie armie i będziemy powoli odzyskiwać nasze siły. Tutaj tak naprawdę mamy bardzo dużo czasu przed następną technologią administracyjną. Więc tak naprawdę dużo mamy, bardzo, bardzo dużo mamy punktów tych administracyjnych, więc chwilowo bym nawet po prostu anulował fokus. Chociaż nasz władca jest już troszkę starszy, więc na razie bym zostawił w sumie w ten sposób, jak jest. Brakuje nam 15 tysięcy żołnierzy. Tutaj mamy armię składającą się z 15, 18, 16 i 2. Tutaj mamy ten oddział najemników. I tutaj mamy resztę armii. Chwilowo bym zobaczył, jako tako to wygląda. Brakuje nam minimalnie gotówki, ale możemy spłacić naszą pożyczkę tak naprawdę i dzięki temu sobie bez problemu radzimy. Tutaj mamy 14 regimentów i 6 regimentów kawalerii. Więc w tym momencie tak naprawdę bym wziął całą artylerię i przekazał, ponieważ będę chciał mieć takie same, czyli byśmy potrzebowali 4 regimenty zwykłej piechoty i na razie bym zmniejszył trochę nasze oddziały najemnicze do 10 tysięcy. Tutaj będziemy powoli odtwarzać tą armię, jak mówię. I oczywiście mamy
nasze oddziały będą się tanie utrzymywać, ponieważ mamy tymczasowy modyfikator Duma regimentowa. I będziemy chcieli za niedługo tutaj dorzucić jednego doradcę, ale chwilowo nie stać nas na wynajęcie takiego pana. Tutaj możemy, tak naprawdę koszt zrobienia tej prowincji, skorowania jest co prawda trochę większy, ponieważ byśmy płacili 16,8% więcej, ale tak naprawdę jak widać, tak to jest stosunkowo niewielki koszt. Tak to zrobimy. Teraz jak mówiłem, mamy znowu ogrodem rozejm do 98 i z Moskwą do 99. I na Moskwę, jak mówiłem, będziemy się szykować jako nasz kolejny krok. Tutaj noga i widać kompletnie się już nas przestraszył. Tymuredzi są zbyt słabi. I z Tymuredami też będziemy chcieli walczyć za niedługo, ale to jeszcze możemy trochę poczekać. Tak naprawdę Tymuredzi powinni tutaj powoli nawracać te szyickie prowincje na sunnickie, co jest tylko tak naprawdę nam na rękę. Chociaż tutaj, a tutaj to jest wasal. Tabarestan to jest wasal Tymurydów. Co jest trochę ciekawe, że tutaj zyskał tyle terenu, no ale cóż. Cóż poradzić. Nasza, że tak powiem, szlachta zyskała wpływy. W tym momencie nam to nie przeszkadza. Tutaj doszło do jakiegoś rozwiązania tych ligi kupieckich. No i tutaj Chorwacja cały czas jest w tej samej sytuacji. Mamy tutaj 15 lat. W ciągu tych 15 lat możemy tak naprawdę zacząć budować też siatkę szpiegowską i wysunąć roszczenia do prowincji. Ponieważ nie wydaje mi się, żebyśmy w najbliższym czasie byli w stanie ich dyplomatycznie zwasalizować. Tutaj sobie weźmy zaraz. W następnym weźmiemy pana od lepszej marynarki. No i tak, i powoli będziemy teraz zbierać siły na uderzenie na Moskwę. Tutaj Moskwa jest całkiem spora, całkiem potężna. Kazan jest w sojuszu z Hanatem Uzbeckim i Tymurydami. No ale teraz nie obchodzi. Szirwan jest z Armenią w sojuszu. Tutaj niestety większość tych prowincji została nawrócona na szyizm. No i też powoli wchłaniamy Imereti. Resztą już się zajmiemy własnymi punktami. Czy tak, pierwszy krok to jest na pewno ten, a jednocześnie możemy tak naprawdę pomyśleć o zniszczeniu Wołoszczyzny. I Wołoszczyzna wydaje się całkiem nie najgorszym pomysłem. Zwłaszcza, że my byśmy wtedy płacili i tak stosunkowo zmniejszony koszt. Serbia jest tak naprawdę dosyć biedną prowincją chyba, chociaż tutaj sama stolica ich była rozwinięta jest paręnaście razy. Możemy ewentualnie alternatywnie uderzyć na Serbię, tylko problem jak uderzymy nie na Serbię, tylko na Bośnię. Bośnia jest katolicka, więc tutaj większość państw katolickich się troszkę na nas podenerwuje z tego powodu. Podczas gdy z ortodoksami można sobie poradzić całkiem nie najgorzej, więc tutaj poczekamy. Tutaj trochę pozbieramy, albo nawet wycofamy tego pana z Moskwy. Tutaj zbudujemy siatkę szpiegowską. Wenecja uderzyła na Raguzę. Niech sobie zajmują tą Raguzę. W tym momencie na razie mi to nie przeszkadza. Sama Wenecja jest w sojuszu z rycerzami i z Sabaudią. Straciliśmy trochę marynarzy. Też mi nie przeszkadza. Tutaj ta armia się powoli odtwarza. Jakby nie patrzeć, odzyskujemy prawie pół tysiąca, czyli 20 miesięcy potrzebujemy, żeby odzyskać ten stan tej armii. I Wołoszczyzna będzie naszym pierwszym celem tutaj, tak naprawdę, bo ona jest, nie ma dużej armii i nie ma żadnego sojusznika, więc tutaj tak naprawdę będziemy mogli sobie poradzić praktycznie samymi najemnikami. Tutaj Mołdawia dostała bardzo dobrego przywódcę, trzeba przyznać. I tak, więc pierwszy plan będzie uderzenie na Wołoszczyznę, potem Moskwę. Potem pewnie na Mameluków po raz drugi, a potem będziemy mieli chwilkową przerwę albo uderzymy na Tymurydów. Tak, Tambow
Tutaj w sumie mamy aż dwa forty. Tutaj miejmy nadzieję, że tutaj nie powinno dojść do żadnych buntów tak naprawdę chyba. Tu na razie zostawmy te dwa forty, co prawda. Mówiąc szczerze, to ten fort w Ukak jest najmniej przydatny. W Saratowie będzie największą ilość prowincji gdyby zabezpieczą. Podczas gdy tutaj Saraj, Kuma i Terek jest zabezpieczony przez fort w Astrachaniu. Więc wszystko jest zgodnie z planem. Tutaj też możemy na Teodorę uderzyć. Czy wy macie w ogóle jakieś na przykład... Nie, niestety nie macie. Czyli tak. Zbudujemy, wysuniemy roszczenia do... A, już są ten... Czują się zagrożeni. Niestety teraz straciliśmy wpływy Maurów. Przez to niestety też nie będziemy mieli tak tanich technologii i idei. Ale jak będziemy mogli sobie pozwolić na system regimentalny już niedługo. A, i możemy oczywiście zrobić centrum. To jest niestety błąd jakiś lokalizacyjny ostatnio, że pokazuje, że do momentu śmierci Friedricha von Dieblicha. Tylko jestem ciekawy, gdzie jest Friedrich von Dieblich. To jest jeden z błędów obecnie, że zamiast pokazywać naszego obecnego władcę, pokazuje jakiegoś kompletnie innego. Ale tak naprawdę chodzi o to, że w momencie śmierci naszego sultana, to jest jeden z modyfikatorów, co wspominałem na początku pierwszej serii, pierwszego odcinka, on po prostu znika w momencie, kiedy... no. On znika po prostu w momencie śmierci naszego władcy. No i dzięki czemu nasze nawracanie będzie jeszcze szybsze, jeszcze lepsze, jeszcze w ogóle po prostu jeszcze wszystko cudowniejsze. Tutaj możemy znowu zażądać wsparcia administracyjnego, ale na razie nie potrzebujemy punktów, mamy od i jeszcze trochę, tutaj do technologii mamy sporo czasu. Wołoszczyzna, tylko Chorwacja, my poprosimy od was mieć roszczenie na Slavonię. Tutaj bym przesunął tą armię i zobaczmy, obecnie mamy... Nawet możemy trochę najemników dorzucić, tak naprawdę, żeby mieć pewność zwycięstwa. No i możemy teraz wysunąć właśnie roszczenia. Tirgoviste jest najbogatsze i na Tirgoviste będziemy zaiste chcieli mieć właśnie przygotowane roszczenia. Teraz cofniemy, wycofamy doradcę. Czy nie doradcę, tylko szpiega. Jednocześnie będziemy wracać do szpiegowania w Moskwie. No i mamy teoretycznie ryzyko buntu tutaj węgierscy, że tak powiem, separatyści. Ale nie powinniśmy mieć z nimi problemu, ponieważ tutaj znowu zrobimy ten taki drobny, drobną sztuczkę. Aha, to są trzy różne po prostu stany. Więc tutaj zrobimy... Tutaj zrobimy... I tutaj też zrobimy z was stan. I w wszystkich tych prowincjach podwyższymy autonomię. I ponownie wycofamy. W ogóle zobaczmy, gdzie moglibyśmy ewentualnie się zastanawiać nad zrobieniem kolejnego stanu. Tutaj Dolny Don. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Czyli tak, tutaj byłoby cztery prowincje. Tutaj mielibyśmy w Tambowie też cztery. Tutaj są trzy. Tutaj byłyby sześć, ale niestety nie kontrolujemy jeszcze całego. No i zobaczmy w takim razie, gdzie jest jeszcze... No, na razie tutaj moglibyśmy tak naprawdę ten Kurdystan... Nie, nie ma sensu kompletnie. No więc na razie sobie poczekamy po prostu. Tutaj też mamy, trzeba przypomnieć, że mamy jeszcze duży worek zoszczyn. W sumie teraz, skoro tutaj już mamy te przygotowane roszczenia na Chorwację, możemy po prostu zaatakować Wołoszczyznę. I oczywiście to jest bluźnierstwo. Spalimy kogoś na stosie. Uderzymy na Tirgoviste.
tutaj odłączymy artylerię. Powinniśmy tutaj. Artylerię tutaj zostawimy. Zostawimy tutaj jeden regiment. Weźmiemy jeden regiment piechoty i tym regimentem piechoty po prostu pójdziemy do Buzału. No i w ten oto sposób się pozbędziemy szybko w miarę tej wojny tutaj. Zobaczmy, czy mamy jakiegoś w ogóle dowódcę z tak zwaną kropką obrężniczą. Mamy, na szczęście. No i przez to, dzięki temu udało nam się załatwić to, co chcieliśmy. I teraz możemy już wziąć kolejną technologię administracyjną, ale to jest niestety strasznie duży koszt. Ale możemy jeszcze wziąć ten system regimentarny. I już powoli mamy, uzyskujemy nasze regimenty, znaczy manpower. I dorzuciłbym tutaj na razie jeszcze jeden element zwykłej piechoty i będziemy teraz nawracać Władimir. Czy tutaj się zmieścimy limitami? No nic, miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli. No, niestety pozbyliśmy się pana Inkwizytora, a tutaj też nie możemy sobie za bardzo pozwolić tak naprawdę na wynajęcie kolejnego, chociaż mówiąc szczerze, w sumie za 2 lata powinien nam się skończyć Advancement of Clergy, potem nam się skończy Property Defended, więc zaryzykujemy i weźmiemy sobie pana Inkwizytora, tego taniego. No jakoś to będzie, jednocześnie tutaj bym przyszedł tą armią, tą stosunkowo jeszcze małą armią tutaj, mając nadzieję, że nie dojdzie do żadnego buntu. Na szczęście nie doszło. Partykularyści osmańscy w paru miejscach. Mamy informację o tym, że nadciąga, że tak powiem, ryzyko jest tego niebezpieczeństwa. Tutaj, tak jak się zastanowić, tak naprawdę nie potrzebujemy tu już 2 regimentów artylerii, tylko jeden, żeby mieć tą premię. No i tutaj w takim razie dorzucimy jeszcze kolejny regiment piechoty, dzięki temu będziemy mieli 16, jak mówiłem, będę chciał mieć 18 w każdym. Niestety straciliśmy trochę tradycji morskiej. Tutaj doszło do wybuchu zarazy, ale z tym sobie też poradzimy. No i jak mówiłem, będziemy powoli się szykować do kolejnej wojny z... Tutaj mamy też ten Jarosław, który byłby też całkiem przytulnym celem. Riazeń też i tak dalej, z tym to jeszcze będziemy musieli zastanowić. Co dalej? 16 i jeszcze 2 regimenty piechoty. No i zaraz Tirgoviste powinno upaść. Miejmy nadzieję też, że... No właśnie. I w tym momencie mamy kompletnie problem z głowy. Tutaj te regimenty. No i teraz w takim razie tutaj wyślemy ten regiment i zaraz... Nawet w sumie bym was w takim razie szkolił tutaj w Beskerek. No i Nowogród w tym momencie stracił możliwość posiadania swojej ligi kupieckiej. Mają zbyt niski prestiż, nikogo nie było innego, kto by mógł przejąć władzę. Tutaj poczekamy jeszcze te parę miesięcy, tutaj przyspieszymy do 5.
No i zaraz nam się skończy miejsce na punkty, więc wyjątkowo zrobimy coś, co ja rzadko na ogół robię. Ulepszymy jakąś jedną prowincję, na przykład taką Bigę. I zainwestujemy tutaj w meczet. Dobra, poczekamy jeszcze te miesiąc. Wysuniemy roszczenia. Tutaj wojna z Moskwą to będzie dopiero listopadzie. I tutaj będziemy chcieli Twer jako kolejna prowincja do wzięcia. To jest 25 do wyrobienia, to jest 24. Wycofamy teraz szpiega z Moskwy. Dobrze. No i w takim razie tutaj zażądamy od was tego terenu. I teraz tak, popatrzmy. Moskwa nas nie obchodzi, Nogaj nas nie obchodzi, Wołoszczyzna nie obchodzi, bo będzie już nie żyć. Riazań nas nie obchodzi, Teodora nas nie obchodzi, Węgry nas nie obchodzą, Serbia nas nie obchodzi, Mamelukowie też nas nie obchodzą. Jeden problem jest tylko z Bośnią, Wenecją i Kazaniem. To jeszcze raz ulepszmy Bigę, żebyśmy nie mieli. To w takim razie sobie troszkę poczekamy. I oczywiście możemy ruszyć armię złożoną z najemników na północ. I tutaj by się przydało w takim razie zacząć poprawiać relacje z Litwą, bo Litwa tutaj byłaby, powiedzmy, naszym największym w tym momencie problemem. Tutaj straciliśmy jednego generała, co jest bez problemu dla nas. Alternatywnie moglibyśmy po prostu też, dobra, tutaj poprawiamy jeszcze tak z miesiąc, dwa, że będziemy się zbliżać powoli naszą armią gdzieś tutaj na wysokość stepu. Teraz wycofamy pana. I teraz jakbyśmy wzięli, Litwa ciągle by była zainteresowana koalicją, w tym momencie nie. I ja bym chyba zostawił taką jedną prowincję, albo może w ten sposób. Nie, to weźmiemy Oltenię i Tyrgowistę, zażądamy całej gotówki, zażądamy też reparacji wojennej. I w takim razie tutaj nie będzie praktycznie żadnego problemu najmniejszego z koalicją. A co najważniejsze, my zgarniemy całkiem bogate tereny i będziemy mieli na co wydać nasze punkty administracyjne. Tutaj będziemy nawracać kolejną prowincję, tym razem to będzie Beskerek. A tymczasem armia Zalatin Tigutem też pójdzie na północ. Będziemy musieli tutaj się zastanowić, jak przemieścić taką armię w miarę bez problemów z zaopatrzeniem. Żebyśmy mieli, powoli nam się ten manpower odtwarza i będzie nam, przyda nam się tak naprawdę, nie oszukujmy. Tutaj Karakoinlu postanowiła zaatakować na Armenię, co jest troszkę dziwne, no ale co ja tam wiem. No i ta armia w takim razie zmierza na północ. No i powinniśmy być za niedługo gotowi do uderzenia na Moskwę. Jarosław też. Tutaj są w stanie wojny. No ale to będzie bardzo śmieszne. W takim razie my uderzymy na Moskwę. Naprawdę tutaj bym postawił tą armię. Tutaj nie powinno być aż takich dużych problemów z tym. Z tym manpowerem tutaj ustawię tą mniejszą armię, złożoną z najemników. Tutaj niestety chwilowo będziemy mieli troszkę z tym problemów. No i się skończył rozejm z Moskwą i w takim razie wywołujemy wojnę o... O, i bardzo dobrze. Wywołamy wojnę w takim razie o Twer, powiedzmy. Tak, Twer nie ma, nie ma fortu. Jeszcze ustawimy sobie Riazań jako co-belligerenta. Czyli będzie jak gdyby takim dodatkowym członkiem i nie będziemy musieli płacić dodatkowego kosztu za bycie w stanie wojny z nimi. I tutaj
tak naprawdę najpierw ruszymy na Tułę i będziemy chcieli w sumie, albo nawet od razu pójdziemy po prostu na oblężenie samego Riazania i wtedy zażądamy, anektujemy Riazań, a potem się zajmiemy resztą Moskwy. Tutaj mają raptem 31 tysięcy, my mamy o wiele większe siły. Do tego są jeszcze w stanie wojny z Nowogrodem, które jest w sumie w stanie wojny z też paroma państwami. No i my się powoli też będziemy zbliżać do kolejnego poziomu technologicznego. Tutaj podzielimy armię tych najemników na dwie oddzielne armie. Powinno wystarczyć to do oblegania, w razie czego się to niestety nie widzimy, co to się dzieje w okolicy, no ale powinniśmy być w miarę bezpieczni. Tutaj dalej ta sytuacja jest w miarę opanowana. Tutaj z tymi nieszczęsnymi panami. No i teraz zobaczmy, tutaj ciągle nam brakuje niestety jeszcze trochę punktów do kolejnego poziomu technologicznego, dyplomatycznego. Ja chyba jednak bym w końcu zrezygnował z tego fokusa administracyjnego trochę, żeby zacząć mieć resztę punktów w reszcie dziedzin. Tutaj mamy Bukres, tutaj by dostali autonomię. W sumie tutaj tak naprawdę możemy dokonać takiego... Tutaj jeśli dojdzie do jednego buntu w tym Bukres, to jest bez problemu. Nasz manpower powinien być wystarczająco silny, żeby sobie z tym poradzić. Tutaj nasi wierni wasale zaczynają oblegać wszystko zgodnie z planem. Tutaj Mamelukowie skończył się rozejm, jednocześnie są w stanie wojny z Tunezją. Ja nie wiem, wy atakujecie na Tunezję? Tak. Więc prędzej czy później my też będziemy chcieli ponownie uderzyć na Mameluków, zwłaszcza, że tutaj Syria będzie chciała jeszcze odzyskać swoje tereny. Ale na razie poczekamy chwilkę, żeby się uporać z tą sytuacją. Jarosław też z chęcią poprosimy o roszczenia na sam Jarosław. Tutaj mają chyba jeszcze drugą prowincję, bardziej troszkę na północ, tak mi się wydaje. Ale to się zobaczy jeszcze tutaj. Udało nam się dokonać wyłomu w Niżnym Nowogrodzie, jak i w Riazaniu. Riazań zaraz powinien paść. Tutaj niestety widzę... Tutaj możemy mieć problem z utrzymaniem się, chociaż na razie tak naprawdę sobie radzimy nie najgorzej, więc nasza armia złożona z najemników, z 6 tysięcy najemników, odrzuciła prawie 20 tysięcy żołnierzy moskiewskich. Mamy w tym momencie kapa, żebyśmy mogli wykorzystać ten kap, czyli to maksimum limitu na coś. Tutaj znowu zainwestujemy w bigę. No i możemy teraz zapłacić trochę gotówki, żeby podtrzymać naszą pobożność. I mi to nie przeszkadza. Prędzej czy później tutaj powinniśmy być w stanie kontynuować oblężenie Dolnego Nowogrodu. Tutaj skazaniem chwilkę nam zajmie. No i jednocześnie możemy w Biga, czyli w tej prowincji, którą tak ulepszaliśmy, niestety dojdzie do buntu chłopskiego. Więc tutaj niestety zaryzykujemy, się skierujemy w tą stronę. To jest prowincja sunnicka już teraz. Chwilkę poczekamy, tutaj przemieścimy się do Bigi i tam powinniśmy sobie poradzić z tymi nieszczęsnymi chłopami. Tutaj uderzymy po prostu w tą stronę i zaraz tak naprawdę powinniśmy być w stanie za niedługo się pozbyć Riazania z tej wojny. Ten Riazań to oczywiście to jest tak śmiech na sali, bo to jest tam parę tysięcy. I teraz możemy albo zdobyć tutaj skorzystamy z synkretyzmu tak naprawdę, ponieważ chcę obniżyć trochę wpływy ulemy, czyli kleru. Tutaj ta armia zostanie po prostu zmasakrowana, mają no strasznie śmieszne morale, no i zostaje zmasakrowanie, jak przewidziałem. Więc tak, wy jesteście już w Biga, więc odpalę tych, że tak powiem, rebeliantów. Zostali zniszczeni. Wracacie tym razem na Segedin. I w Segedinie zaraz będziemy nawracać. W sumie spróbujemy już od razu. Nie powinno być jakiejś strasznej, miejmy nadzieję, tragedii.
Bukret został naszym korem, zaraz też Oltenia zostanie skorowana. Tutaj też wtedy zrobimy ten zwyczajowy pseudo-trick. Chociaż w sumie to moglibyśmy nawet zostawić, niech tam powoli ta... Jeśli dojdzie tam do wybuchu buntów, cóż, przeżyjemy. No i tutaj... Tutaj uderzymy w ten sposób. Tutaj nie powinienem się poruszyć aż taką olbrzymią armią wielotysięczną, żeby zbierać, że tak powiem, niepotrzebnie ten attrition i tak dalej, ale coś musimy, jakoś sobie poradzimy. Tutaj ulepszymy Edirn. W międzyczasie tutaj doszło do eliminacji tych panów. No i zażądamy w takim razie traktatu pokojowego tutaj. Wenecja, Kazań, Węgry i tak dalej, i tak dalej. Tutaj sporo państw by się zaczęło do nas uśmiechać, w sensie chciałby nas zjeść koalicyjnie, a więc w takim razie tutaj tak naprawdę chwilkę poczekamy z tym Riazaniem. Nic tam nie stanie się, jeśli nie podpiszemy traktatu pokojowego jeszcze teraz, ale resztą się zajmiemy już w kolejnym odcinku. Ja się z wami tymczasem pożegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!